Hej, nazywam się Maciej Bielak, a to są filmy ze schroniska dla dużych kotów w dżungli. Okej, po ostatnich kilku odcinkach z bezpiecznym spacerem Tupaka czas na coś pokazującego, jak niebezpieczne potrafią być duże koty. Tupak generalnie jest spokojnym stworzeniem, natomiast pewną właściwością dużych kotów, czyli zwierząt gatunków nieudomowionych, jest to, że bywają nieobliczalne. Robią rzeczy, możesz wyprowadzać kota przez kilka miesięcy i mieć z nimi styczność, możesz dosłownie wychować go od małego, ale tak naprawdę nigdy nie masz 100% pewności, że nie zdarzy się coś niebezpiecznego w cudzysłowie. Niebezpiecznego dla ciebie, niebezpiecznego dla innych ludzi i dla samego kota. Jak zobaczycie w następnym odcinku, Tupak był absolutnie spokojny i do tej pory nie wiem, co mogło wywołać u niego reakcje takie, jakie zobaczycie, czyli gdzieś na skraju już agresji szarże na mnie i na mojego partnera do obsługi Tupaka. Mam nadzieję, że ten film uświadomi wam, dlaczego nigdy nie jest dobrym pomysłem, a dosłownie jest idiotycznym pomysłem, trzymanie dużych kotów w warunkach domowych przez prywatne osoby. Ludzi często bez żadnej wiedzy, który jedyny kontakt z dużymi kotami ogranicza się tylko do tego jednego kota, którego na przykład ktoś sobie zakupił i trzyma w roli domowej maskotki. Jak zobaczycie coś takiego w warunkach domowych, a zwłaszcza w Europie, nie powinno być dopuszczalne i nigdy tego nie wspierajcie. A zobaczycie dlaczego już za chwilę. Trzymajcie się. Wait for it. Don't worry. Yeah. Just kind of. Check the gear. Looks seems good. All right. High tech. Stickers. And manpower. Stick and straw. Hey, chico. What's up? Hey. What was the sign? Yeah, yes, people. It was. Come on, cat. Give me a second, bro. No rush now. Alright, man, you ready? Okay. Whoa, what was that? We're in a run. Yep. He's looking for Bolivian. ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó, chico? What are you doing? Okay, that's something new. It's weird. Maybe. But he was definitely smelling after something. Spacer generalnie zapowiadał się na normalny spacer i wtedy nie zauważyłem niczego dziwnego w tym, że kompletnie zmieniły się pewne stałe rzeczy u Tupaka. Ja choćby właśnie bieg po wyjściu zaraz z jego wybiegu. Zazwyczaj obieranie ścieżki na lewo, a nie na prawo. Tranquilo, chico. Syk. Zaraz po rozpoczęciu spaceru, co powinno mi zapalić czerwone lampki, ale to był pierwszy dzień, w którym Tupak zachowywał się tak, jak zobaczycie za kilkanaście minut.
Generalnie taką właśnie oznaką, że coś może być nie tak, jest to, że zwierzę zachowuje się zupełnie inaczej niż zachowuje się na co dzień. Zbiegło się tu też wiele różnych okoliczności, jak choćby to, że tupak teraz węszy za czymś. Wynikało, jak się później dopiero okazało, z tego, że na jego ścieżki wprowadziło się coś, co do tej pory nie wiadomo czym było. To mógł być zdziczały pies, jakiś większy lis, może ostronos. Natomiast regularnie zostawiał odchody i znaczył jego ścieżki. A to były początkowe dni, kiedy to się zaczęło. I tupak coś czuł, ale nie wiedział, co to jest. It's weird. Maybe because of you. Zresztą wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, ale nie wiedzieliśmy dokładnie co. Slower, gato. Slower, tupi. Slower, gato. Slower, chica. Muy bien. Muy bien, chico. Muy bien, gato. Dodatkowo tupak miał swoje ulubione ścieżki, którymi najczęściej chodził. Natomiast tego dnia... He didn't took that trail in 100 years. Tego akurat dnia poszedł zupełnie innymi. Kierując się najprawdopodobniej zapachami. Nawet po mowie jego ciała można zobaczyć, że ten kot trafił na coś, czego nie zna. W sensie na jakiś zapach. W tym momencie jest naprawdę spięty. To z jednej strony dla niego dobre, bo właśnie te spacery temu służą, że miał nowe bodźce i zawsze stymulacje. Natomiast jak chodzisz z takim zwierzęciem na smyczy, to jego napięcie, jak sprężyna, nie jest dobrą rzeczą. Dla ciebie w sensie. Está bien, chico. What's he doing? Chodzi, że zdarzały się przypadki, gdy na przykład kot poczuł na ścieżce zapach albo znalazł odchody innego dużego kota, który żyły tam też dziko. To się mogło skończyć fatalnie, bo wtedy kot potrafił po prostu spanikować. Dlatego przy takiej sytuacji, jak już wychodzisz z tym zwierzęciem miesiąc czy dwa, mniej więcej wiesz, kiedy musisz poświęcić 100% uwagi, gdy kot właśnie się zachowuje tak. Sup, gato? Choć to oczywiście dalej nie zapowiadało tego, co się stanie w następnych kilkunastu minutach. Co tupak nadal sprawia wrażenie względnie zrelaksowanego, więc nie było żadnych powodów do niepokoju. Yeah,
Dopiero po czasie nauczyłem się rozpoznawać mniej więcej, jak suma jego dziwnych zachowań może oznaczać to, że to będzie cięższy spacer. Lo siento. Choć nadal nie odbiega to generalnie na tym etapie od jego standardowych spacerów. Znaczenie czy to moczem, czy obdrapywaniem konarów. Natomiast właśnie, suma dziwnych zachowań, czyli wybranie zupełnie innych ścieżek. Dziwne węszenie. Está bien, gato. No i wiem, chico. Wskazywały, że coś jest nie tak, natomiast... Nawet po miesiącu wychodzenia z nim, czy po 6 tygodniach, nadal. Fire on the tree. Nadal nie byłem pewien, jak to interpretować. Po tym spacerze już widziałem. Stabian, chico. Stabian. Dodatkowo to były jego pierwsze dni, gdy miał dwa spacery dziennie. Jeden przed południem, drugi po południu. Dlatego nie byliśmy też pewni, jak będzie reagował na drugi spacer w ciągu dnia. Tu kolejna oznaka. Jeśli zaczynał syczeć i warczeć przed dojściem do półmetka spaceru, zapowiadało się, że druga część może być dość nieciekawa. To jest właśnie fragment, o którym opowiadałem w poprzednich odcinkach o Tupaku, czyli dawno temu zablokowana część jego starego szlaku, natomiast czasami nadal miał przebłyski i chciał tam iść, a gdy nie mógł, zwiększało to jego frustrację. W drodze do laguny nie było to problemem, w drodze z powrotem czasami mogło. W tej części spaceru jednak wszystko wyglądało nadal względnie ok. Nie licząc właśnie tych małych czerwonych flag, które zsumowane, po których zsumowaniu powinienem był przewidzieć, co się będzie dziać później, ale właśnie te pierwsze etapy z tego spaceru były jak najbardziej normalne. Znaczy, no, nie licząc tamtych zmiennych. Czyli Tupak ogólnie zachowywał się jak trochę większy kot domowy.
No mas, chico. No mas, gato. No mas. Muy bien, chico. Muy bien. Muy bien, gato. Tu było wszystko ok. To, co działo się później, to już zupełnie inna historia. Ale o tym za chwilę. Shit. Please listen carefully.